jak widać, udało mi się uchwycić kawałek błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba oprócz błękitnego nieba. Tak, tylko się zastanawiałem się, dlaczego to niebo jest błękitne. Dlaczego to niebo jest błękitne? Dlaczego to niebo jest błękitne? No i wygląda na to, że jest błękitne, dlatego że słońce jest pomarańczowe. No i niestety, słońce jako nasz piec ognisty, do którego wszyscy zmierzamy i do którego wszyscy wpadniemy. Więc możemy sobie popatrzeć na słoneczko, nawet długo. No i kiedyś i tak w nim utoniemy. Więc w związku z tym niebo jest niebieskie po to, żeby odciągnąć nasz wzrok od słońca, zwrócić go w drugą stronę. Błękitne, pomarańczowe światło słońca w atmosferze tlenu. No jak gdyby filtruje się i ta część, która jest pomarańczowa, no właśnie nie wiem, co się z nią dzieje, czy jest odbita, czy jest rozproszona. Chyba częściowo jest rozproszona dla tych ludzi, którzy patrzą na słońce z innej strony, więc w związku z tym do nich leci ta część pomarańczu, która zmierzała do nas, to jest skierowana w stronę innych ludzi i w związku z tym zostaje w świetle, w białym świetle, zostaje trochę więcej błękitu. Słońce widziane z przestrzeni kosmicznej jest jaskrawo-białe, a tuż obok jest czerń. W związku z tym no nie ma tam tych przejściowych kolorów tęczy. Które często są rozproszone na obiektywie i ujawniają się w postaci tęczy i w związku z tym dlatego czasami widzimy tęczę, bo w obiektywie naszej kamery czy w obiektywie naszych oczu no, część światła tworzy tęczę. Poszczególne kolory są wyfiltrowywane z białego światła słońca stopniowo, w zależności od minimalnych zmian kąta, minimalnych zmian szybkości światła, w zależności od jego koloru. No i teraz różne kolory światła lecą z różną prędkością. Co zresztą można stwierdzić nawet przy wybuchach supernowych, błyskach wielkich, które lecą do nas. Światło leci bardzo długo i w związku z tym ma czas dystans, ma czas światło wolniejszy, ma czas
zostać dalej w tyle za światłem szybszym, w związku z tym szybciej dociera i parę minut trwa taka tęcza w czasie. Czyli poszczególne kolory, dużo błysku daleko wydarzającego się na niebie, poszczególne kolory tego rozbłysku docierają do nas, w związku z tym, że daleko leciały, z daleka leciały, docierają do naszego oka w różnym czasie. Jeden wcześniej, zaraz za nimi następne, 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 aż się wszystkie razem dogonią i złożą w białe światło, które jakby wyjściowo wyleciało. Wyjściowo białe, czy tam mniej więcej białe. Poszczególne kolory przez opóźnienie czasowe. Leciały długo, więc w związku z tym niektóre dotarły wcześniej, inne troszeczkę później. Różnice są minimalne, więc w związku z tym, nawet w związku z wielką odległością, no to jednak klasyczne urwanie wątku w związku z zwróceniem uwagi na ekran zamiast na window, czyli na okno. Jak patrzę w okno, to mi kamera opada. A jak opadnie, no to wtedy już nie widzę tego, co widziałem wcześniej w kamerze. Bo głowa podniesiona powoduje, że widzę to, na co patrzę. Natomiast opuszczona na kamerę powoduje, że już nie widzę, gdzie kamera patrzy. Chyba, że w tej chwili patrzę na ekran kamery, więc w związku z tym widzę, co widzi. Bardziej niebieskie. Bardziej niebieskie. I mniej niebieskie. Więcej czarnego, mniej więcej. Więcej czarnego, więcej białego. Mniej czerni. Więcej koloru. Taka mała inspiracja rozrywkowa ze względu z dzisiejszą pogodą, która miała być według mnie do południa pochmurna, a nie jest. Czyli jest taka sama jak wczoraj po południu. Zmiana nie nadeszła. Podobno miała nadejść, może nadeszła dla kogoś albo gdzie indziej. Może nadejdzie niedługo, ale teraz jeszcze nie nadeszło.